Witam serdecznie. Ja się nazywam Jakub Dzilewski, jestem redaktorem naczelnym Dobrej Gazety i cieszę się, że przybyliście Państwo na pierwszą galę rozstrzygnięcie wyników plebiscytu na najlepsze szkoły powiatu kędzierzysko-koźńskiego. Dzień dobry. Pragnę poinformować, że oczywiście Państwo doskonale wiecie, że honorowy patronat nad plebiscytem objęła Pani Sabina Nowosielska. Ta gala dzisiejsza nie odbyłaby się też bez sponsorów. Jak Państwo wiecie, dzisiaj wszystko się odbywa dzięki sponsorom, więc pozwólcie, że ich wymienię. To bardzo ważni dla nas też ludzie. Sponsorami dzisiejszej gali są Mostostal Zabrze Realizacje Przemysłowe, Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Salony Optyczne Maxima, Miejski Zakład Energetyki Cieplnej oraz Kędzierzysko-Kozielski Park Przemysłowy. Brawa dla sponsorów. Oczywiście ta impreza ma także patronów medialnych. Oprócz naturalnie Dobrej Gazety i Telewizji TVM są to także portal kk24.pl oraz Radio Opole. W kategorii Szkoły Podstawowe Gminne trzecie miejsce zajęła szkoła, zespół szkół imienia Józefa Freichera von Eichendorfa z Solarni. Dyplom dla publicznej szkoły podstawowej imienia Władysława Frandorza w Cisku zajęcie drugiego miejsca w plebiscycie Dobrej Gazety na najlepszą szkołę w powiecie kędzierzysko-koźńskim. Gratuluję. Bardzo blisko było do zwycięstwa, no ale tym razem drugie miejsce. Brawo. Laureatem, zwycięzcą w kategorii szkoły podstawowe wiejskie jest zespół szkolno-przedszkolny Wrejskiej Wsi. Brawo! Gratuluję Pani Dyrektor. Dziękuję. Udzielnie Pani, czy... Staram się. Uda się? No jest to ciężar, no niestety obowiązki też są ciężkie. A no właśnie. Dziękuję. Brawo. Pojawia się znikąd i każdy ją ma, choć może i nie chce, to niszczy ci świat. Chaos i kłótnie filmowy jej znak. Nieważne jest, bracie, ile ty masz lat. Teściowa, teściowa to straszna choroba. Teściowa huragan i grad. Teściowa, teściowa to trzecia połowa. Teściowa jak monsun szachmat. Drodzy Państwo, teraz przejdziemy do kolejnej kategorii. Chodzi o szkoły podstawowe, ale w mieście Kędzierzyn-Koźlu. Trzecie miejsce zajęła publiczna szkoła podstawowa numer 5. Gratulacje. Pani Dyrektor, gratuluję. No było blisko zwycięstwo, także potarliście się, ale macie w takim razie cel na przyszły rok, czego serdecznie gratuluję i życzę dalszej pięknej walki. Drugie miejsce. I tutaj uwaga, uwaga. Publiczna szkoła podstawowa numer 9. Panie dyrektorze, zapraszam. Gratulacje. Gratuluję. No i myślę, że za rok powalczycie o pierwsze miejsce. Gratulacje. Brawo. No i pierwsze miejsce. Niestety nie dotarła do nas pani dyrektor z tej szkoły, ale poproszę o osobę, która myślę będzie jak najbardziej uprawniona do tego, żeby tą statuetkę odebrać w imieniu całej szkoły, ponieważ wszystkie szkoły i tak podlegają pani prezydent, szkoły miejskie, podstawowe, więc zapraszam panią prezydent. A zaraz się pani dowie, w imieniu której szkoły tą statuetkę będzie mogła pani przyjąć? Wszystkie nasze są świetne szkoły. Wszystkie są świetne, ale niektóre są świetniejsze. Więc tą najświetniejszą, przynajmniej w plebiscycie Dobrej Gazety, okazała się być publiczna szkoła podstawowa numer 11. Brawo! Uprzedzam, statuetka najcięższa jako do tej pory i chyba najpiękniejsza, jaką wręczałem. 5 kilo żywej statuetki. I to się da wyciągnąć, tak. Tym można rzeczywiście coś zbudować. Można dać szóstki. Tak, dokładnie ale tak. Ale jedynki. Oby nie jedynki, nie, zdecydowanie. Brawa, brawa dla jedenastki. Drodzy Państwo, w kategorii szkoły średnie trzecie miejsce przypadło zespołowi szkół numer 3. Ta trójka jest przypisana już imieniem Mikołaja Reja ze Słowięcic. Zapraszam serdecznie pana dyrektora.
trzecie miejsce, ale mam nadzieję, że to jest pierwszy raz podium, a potem będzie jeszcze lepiej. Jako sportowiec muszę powiedzieć, że no podium jest zawsze dobre, ale są jeszcze dwa miejsca przed. Tego panu życzę w kolejnych edycjach. Jeszcze raz gratulacje, brawa. Drugie miejsce dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej imienia Bohaterów Westerplatte. Zapraszam serdecznie. Pani dyrektor jest teraz w polu, ale na żadnego zastępcę. Witam serdecznie. Także gratulacje dla Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej imienia Bohaterów Westerplatte. Przedrzeń Koźmów zajęcie drugiego miejsca. No drugie to jeszcze nie pierwsze, ale i tak już wspaniały wynik. Gratuluję. Pierwsze miejsce. Nie ukrywam, że bardzo się ucieszyłem z tego miejsca, choć, żeby było jasne, nie miałem w tym swojego udziału, bo nawet nie wysłałem SMS-a, przyznaję się, pani dyrektor, przepraszam, poprawię się za rok. Ale pierwsze miejsce zdobyła szkoła, którą ja miałem przyjemność kończyć, więc tym bardziej się cieszę. Drugie liceum ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika, brawo! Pani dyrektor, proszę. Gratuluję, pani dyrektor. Młody dyrektor, pełni energii i myślenia. No właśnie, młody dyrektor, a już takie wyniki. I teraz pytanie, co będzie dalej? To będzie tylko lepiej. Chciałabym pogratulować wszystkim zwycięzcom i wszystkim tym osobom, które głosowały na swoje szkoły, bo plebiscyt był taki, że uczniowie głosowali, tam przypuszczam, uczniowie, rodzice głosowali na szkołę, na swoją szkołę, na szkołę, w której się dobrze czują. Ale dlaczego się dobrze czują? Bo są dobrzy nauczyciele, bo dobry dyrektor, który świetnie zarządza. I to jest, uważam, bardzo duży zaszczyt, że pierwsze, drugie, trzecie miejsce zdobyły szkoły. To znaczy, że ich uczniowie czują się świetnie w tej szkole. Telefon dwa, szarość mego miasta. Jak każdy kolejny zaczyna się dzień. Słońca poranne, burzy szarość nocy. Znów mijesz mnie szybko, jak wczorajszy sen. Wątła, szarość miasta.